Cześć koledzy. Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kolega Andrzej już się przywitał. Kolega Andrzeja. U kolegi Andrzeja gościliśmy w ostatnią niedzielę na trzecim locie w oddziale tutaj z 074 Starogard Gdański Kociewie. Wtedy, kiedy odjeżdżaliśmy, tych gołębi już było kilkanaście. Teraz się możemy tylko Andrzeja zapytać. Nie, no, o 28, ile ich przyszło? Tak jak mówiłem, przyjdą wszystkie i przyszły. Ostatni gołąb przyleciał w poniedziałek około godziny 10. Mocno zmachany. Gołębie gdzieś musiały odbić, bo te warunki atmosferyczne były jakie były. Tak, a wtedy w niedzielę ile ci doszło do wieczora? 27. 27, tylko ten jeden został. Tak. Widzimy 100% sprawność. No, teraz lot kolejny, który będzie, jak jest planowany w oddziale, to jest 074 Starogardański. No, u nas nigdy nie wiadomo. Aha. To też inna rzecz, że Andrzej, powiedzmy szczerze, bo od momentu... Nigdy nie wiadomo. Ale śniegi były u nas nawet. Miał być 350, a... Dla niektórych hodowców przeskok ze 150 na 350 to jest za duży. Wczorajsze zebranie zarządu przegłosowali, Stargard lecimy. Czyli to będzie około tych 250 km, tak? Tak jak miał ten lot po prostu, który był planowany ostatnio, taki dystans. No tak, ale tylko, że schodzi nam jeden lot do kategorii B i do kategorii A mamy, dlaczego się śmieję szyderczo, do kategorii A mamy 10 lotów. Jak może być 9, dlatego się szyderczo śmieje. Schodzi lot do kategorii B, tylko będzie 8, jak będzie, bo tu nikt nie wiadomo. To wszystko zobaczymy. Dobrze, że gołębie u kolegi przyszły. Teraz na lot będziesz chciał dać ile gołębi? U mnie to nigdy nie wiadomo. To dosłownie łapie gołębia przed lotem, łapie go w ręce. Ale myślę, że około 35, bo teraz już trzeba. Jeszcze kilka gołębi jest samczyków, które nie były na locie. Takie chyba są trzy. Także myślę, że 35-40 gołębi pójdzie. I teraz właśnie tutaj, kiedy jesteśmy u kolegi Andrzeja, dzisiaj przyjechaliśmy, tak jak zapowiadaliśmy, chcemy pokazać kolegom, jak będziemy wykonywać zdjęcia i robić niejako stronę plus cały rozpływ, który kolega Andrzej Walędziak u siebie ma. Tutaj mamy taką po lewej stronie klatkę. Klatka jest taka troszeczkę inna od tych, które tutaj i raz, że w sprzedaży u kolegi Czoleksiaka, czy w sklepie dla hodowców mamy do wykonywania zdjęć. To jest taka klatka, którą ja tam używam, jak jeżdżę. No kilka takich klatek też jeszcze mam w Polsce. Ja pokażę, może podejdę. Ona się tyle różni od innych, że ona jest wykonana z drewna. I o, proszę zobaczyć, ona ma to podnoszoną część, a tu ma taki ruszt. Chodzi o to tylko, że przy dużej ilości gołębi, jak się długo, dużo ich robi, to jest bardzo wygodne, gdyż gołębie wtedy, kiedy tutaj je wkładamy, one często załatwiają się i wtedy łatwo tutaj na takie wysokości, jeżeli to gówno spadnie, jego nie widać i mamy dużo prościej i szybciej możemy to zrobić. A chcemy te zdjęcia wykonać właśnie z takiego powodu, tak ja tutaj przejdę, pokażę, tak jak kolega Andrzej ma w rozpłodzie, to zobaczmy, tutaj przykładowo mamy takiego gołębia, który tam mamy wystawione na aukcji, to jest gołąb pochodzący z hodowli Włódzik i Kłos, czyli tamte gołębie z Kosakowa. Tu mamy młodego, którego zdjęcie wykonywaliśmy tak na ręku. Natomiast tutaj mamy te właśnie zdjęcia gołębi, które tam mamy w rozpłodzie i są, widzimy jak wyglądają rodzice. I tak na takiej jednej kartce, kiedy mamy to wydrukowane, czy jako załącznik nawet do strony, tu mamy szczegółowy rodowód, a tutaj mamy po prostu taki rodowód, powiedzmy uproszczony, bo jest numer gołębia i rodzice. Pokazane jak wygląda i widzimy te podobieństwo, czy jest do tych gołębi, czy nie. To ładnie wygląda po prostu i sobie możemy w ten sposób, w prosty sposób tak upiększyć hodowlę, ale też ułatwić, bo na stronie internetowej, kiedy te gołębie wprowadzimy, dzisiaj to pokażemy właśnie jak robimy zdjęcia. Ja powiem ile to czasowo będzie trwało, ile będziesz tam gołębi miał mniej więcej? Około 20. No to 20 parę sztuk, to będzie godzinę czasu nam zejdzie. 10, może 11 parek. Ja pojadę do domu, wtedy te gołębie wprowadzę, w taki sposób obrobię, z Andrzejem później wspólnie siądziemy, opiszemy wszystko co po czym jest i będziemy już mieli kiedy młode gołębie, mamy tam przygotowane 4 sztuki takich młodych. Pokażemy jak to po prostu do Z w prosty sposób i jak to też czasowo wygląda. Tutaj jeszcze, jak już pokazuję ten rodowód, to pokażę też jeszcze kolejną nowość, którą tutaj mamy. To jest takie, to może takie nie jest nic imponującego, ale jest to, ja tu tak się odwrócę, żeby do Andrzeja nie być tyłem, jest to taki coś, jak się robi zdjęcie gołębia. Nie, ja do tyłu nie będę. To nie możesz dobrze być. Tutaj jest takie coś, to jest bardzo proste rozwiązanie, kiedy ja tutaj akurat będę miał do pomocy z kolegą Andrzejem, będziemy to robić, to będzie bardzo łatwo te zdjęcia zrobić, kiedy oko będziemy wykonywać, kolega Andrzej przytrzyma. Natomiast kiedy sami wykonujemy takie zdjęcia, za chwilę pokażę dokładnie, używamy takiego urządzenia, jest to nic innego jak rura kanalizacyjna, bo tak najprościej było mi to stworzyć. Gołębia tutaj wsadzam, tutaj gołąb wystawia oko, klocek to jest przykręcone zwykłymi normalnie wkrętami do klocka drewnianego, ciężkiego. Kiedy tutaj ustawię i lampkę podtrzymam, gołębia tutaj za dziubek łapy, to zobacz, pokażę. Wtedy nie ma żadnego problemu, samodzielnie można, troszeczkę dłużej trwa, bo jest wiadomo z kim się wygodniej to zrobić, ale wtedy możemy bardzo łatwo, szybko, pojedynczo takie zdjęcie wykonać. No i nic innego nam nie pozostaje, jak przystąpić do wykonywania zdjęć. Także na razie dziękuję i za chwilę rozpoczynamy robienie zdjęć. Dzięki.
I rozpoczynamy robienie zdjęć. Tutaj kolega Andrzej podaje, ja pokażę nawet po kolei, jak to robić, żeby wygodnie było, bo jak się robi zdjęcia w aparacie, żeby specjalnie nie opisywać, to jest wygodnie w taki sposób zrobić, że kiedy rozpoczynamy zdjęcie, rozpoczynamy pierwsze co od zapisania numeru gołębia, to jest numer gołębia PL 074 12 4012, samiec, samica, samczyk, niebieski, samczyk, i sobie tego gołębia zapisaliśmy. Teraz kiedy kolega Andrzej go tu włoży, my też często już takie filmy nagrywaliśmy, czy w kolegi Leksiaka, czy w Krosinie, ale tutaj nie po co tego usiedzi, musimy go ustawić, żeby on tak sobie stanął. Proszę bardzo, robimy zdjęcie i wykonujemy tych zdjęć kilka. O! Ja sobie gwizdam, żeby było dobrze. Możemy go wziąć, Andrzej, teraz do ręki go złapki. O! Ja teraz zmieniam obiektyw. Obiektyw zmieniam w tym celu, że będziemy wykonywać makrofotografię do oka. To przy tych nastawach, o jak nastawić aparat, to wszystko zależy, jaki typ mamy. Najpierw zrobimy, najpierw zrobimy zdjęcie tak normalnie, a za chwilę pokażemy, jak w tym nowym takim zestawie. Andrzej, tą ręką trzymasz i daj mi dziubek. To jak miałeś tą rękę, tą? O, ja trzymam tu, o, tak przechyltam, tak. O, i teraz tego gołębia trzymam tak. I tak wykonaliśmy zdjęcie oka, ale teraz pokażemy, jak wykonujemy z tym urządzeniem. Mamy po prostu to, co wcześniej pokazywałem. Czekaj, tu wezmę tak. O, Andrzej go tu wsunie. Tak, tak ma być. On jest trochę duży, ale zobaczmy. On tu siedzi. Starczy teraz tylko to samo, co Andrzej mi trzymał. Ja go tutaj, o, łapię. Andrzej, jakbyś tak się odsunął. O, żeby koledzy widzieli. O, i proszę, każdy może sobie sam takie wykonać. O, i proszę bardzo. To był taki... Potrzeba matką wynalazku, to żebym szybko to zrobił i proszę bardzo, wykonuję zdjęcie. O! I mamy już jednego gołębia. Teraz go po prostu do przodu przepchniemy, wyciągniemy i możemy wziąć następnego gołębia do fotografowania. Oczywiście zmieniamy znowu obiektyw i nam potrzebna jest taka jeszcze rzecz właśnie, dlaczego tutaj mówię, ważne jest zapisywanie i ta kolejność, bo kiedy później te zdjęcia będziemy zgrywać z aparatu fotograficznego, to mamy po kolei gołąb, sylwetka jego, oko, gołąb, oko. I kiedy tutaj skorelujemy z tymi zapisanymi po kolei, jeżeli nic nie przeoczyliśmy, nam bez najmniejszego problemu po kolei wiemy, które zdjęcie któremu gołębiowi przypisać. I zobaczmy, mamy kolejnego gołębia PL074. PL093, to jest Koszalin oddział. To jest kolegi Roberta Tergusa gołąb. Tak. 15 rok. Tak. 945. I samica. Samica. To jest para. Co jest ważne, koledzy, zapisujcie pełne numery. Nie starajcie się skracać, gdyż później taki gołąb, jeżeli pod takim numerem prawidłowo zapisanym funkcjonuje, nigdy nie mamy problemu z jego zidentyfikowaniem, bo co się zdarza, wiadomo, co roku są te same numery i to jest później ciężko znaleźć i rozdzielić. Tak, wpuszczamy. O, i mamy tutaj samiczkę. One są w parze razem. Tak, one są w parze. Czyli będziemy mieli parę. Proszę bardzo, samiczka ta stoi sobie. O. I robimy. Tych zdjęć robimy więcej, a to po prostu no, trzeba trochę wyczuć. My to możemy dowolnym aparatem robić. Ja tutaj akurat mam, używam takiej taniej lustrzanki, którą często koledzy już widzieli, bo to o co chodzi przy takiej czynności jak zmiana obiektywu, tu bardzo często pył się dostaje, także musimy być świadomi, że jeżeli dużo tych zdjęć wykonujemy, to przepraszam, aparat, który używamy, on niestety nam się zabrudzi trochę, a to można go wyczyścić. O. I teraz tutaj kolega Andrzej nam złapie tego gołębia, o, tak jakbyś bokiem to żeby nie potrzebny. O, i tu go mamy, widzimy oczko, tutaj sobie opieram obiektyw ten do makrofotografii, do oka opieram na kciuku, podstawie kciuka, wtedy sobie mogę łatwo tutaj zapewnić stabilność. O. Jak oko podoba się? Proszę bardzo, tak, to wszystko będziemy widzieć, te zdjęcia, które wykonujemy, one będą później na stronie internetowej, właśnie nasze hodowle, w hodowli Andrzej Walędziak, tam wszystkie zlokalizowane. Także widzimy, kolega idzie po następne, nigdy, a my... Nigdy do tego nie przykładałem jakiejś wagi, dla mnie się liczył gołąb, ale Krzysiek mnie tutaj zmolestował. Tak, bo to zmusił. Dużo ludzi pyta, a później po prostu nie ma problemu, nie? Także muszę poświęcić... Świętej pamięci kolega Stanisław Krzyżak, on mówił, że rzeczywiście tam rodowody, można powiedzieć, nie latają, ale praca hodowlana bez znajomości pochodzenia gołębi jest niemożliwa. I kolega teraz pójdzie po kolejne gołębie i będziemy je wykonywać. No tutaj właśnie zakończyliśmy robienie zdjęć. Kolega Andrzej patrzył, na która godzina była? 12.40. Czyli robiliśmy około półtorej godziny. Tutaj no to... zagadywaliśmy trochę przez telefon, przecież kolega rozmawiał. O, zobaczmy, zakończyliśmy.
Czyli tak, półtorej godziny nam zajęło zdjęcie, zrobienie zdjęć po tych 28-30 gołębi, coś takiego, zobaczymy. Tak. Wstawimy za chwilę, ja przyjadę do domu, podzielę i też będziemy filmować, jak to robimy, pokażemy, przypomnijmy. Taką w takiej klatce robiliśmy, tu mamy system, który tylko pokazywaliśmy do samodzielnego robienia zdjęć, no bo trochę wydłużyło czas, ale chodzi o to, żebyśmy koledzy zobaczyli, ile nam zejdzie na wykonanie takiej dokumentacji, żebyśmy mieli cały rozpód w formie zdigitalizowanej, czyli zcyfrowanej. Jeżeli ktoś do tej pory koledzy nie miał, polecam. Faktycznie warto coś takiego sobie zrobić. Jest to archiwalne, można być to... Cały czas dostępny na internecie. Na internecie, poza tym, jeżeli nawet będziemy te gołębie za przyszłym roku przeparowywać, możemy tylko sobie zdjęciami ustawić parki, to polecam. Będziemy, tak jak widzieliśmy na rozwodzie. Krzysztof, serdecznie dziękuję za... Ale poczekaj, nie dziękuję, jeszcze ja do Ciebie jutro przyjadę. Płacić jeszcze. Opisywać będziemy, bo dzisiaj zrobiliśmy zdjęcia, kiedy ja je wtedy wprowadzę, tu przyjadę do kolegi Andrzeja, siądziemy, kolega wyciągnie swoje zeszyty na zapiski i wtedy dokładnie ich rozpiszemy pochodzenie, dołączymy te zeskanowane rodowody do oryginału, które kolega posiada. No trochę to nam potrwa. No trochę to zajdzie, ale... Niektóre gołębie są jeszcze tam od kolegów, tak jak mówiłem, od Romana Przysowi jest. Są gołębie od Krzysia Pietrasa. Czesława Kursa chyba tam jeszcze jeden. Czesława Kursa jest gołąb od Luisa, gołąb na długie loty. Także od kilku kolegów. Także to będziemy rozpisywać. No, i jedziemy teraz, ja jadę do domu, nie żegnam się, jadę do domu. Dzięki. Dalej pracować. I wstawimy na internet, a ty jutro będziemy... dzisiaj wstawiasz? Dzisiaj będziemy wstawiać. Koledzy, zapraszam na przylot na niedzielę. Będą losowane te gołębie młode. Małżonka czy córka tam nagra. Córka ci pewnie wylosujemy te gołąbuszki młode, także zapraszam na losowanie, a my do filmu zamieścimy nas link, żeby koledzy też wiedzieli, jakie gołębie zostały dla kogo wylosowane. Dziękuję na razie, do zobaczenia. Dzięki. I cześć. Idziemy dalej pracować. Cześć. Właśnie zakończyliśmy u kolegi Andrzeja robienie zdjęć. Teraz przyjechałem tutaj do siebie. Akurat mam tutaj czytnik kart. Z aparatu wyciągamy kasetkę i będziemy teraz te zdjęcia, które zrobiliśmy u kolegi Andrzeja, będziemy tutaj po prostu na komputer zgrywać. Zgrywamy to po prostu każdy, czy jak jeżeli mamy laptopa, czy inny jakiś komputer, musiałby być wyposażony, jak w naszym przypadku, w czytnik kart magnetycznych. O, zobaczmy tu się od razu zawartość tego, co mamy, wyświetliła. Ja robię od razu kopiuj, no i przekopiowuję do katalogu, który mam. Ja tu napiszę ten katalog, nazwiemy Walędziak. O, tutaj proszę. I zdjęcia teraz przekopiujemy. One idą. Mam tutaj też te kartki, na których zapisywaliśmy gołębie. Przypomnę, tylko chodziło o to, żeby kiedy wykonujemy zdjęcia, robiliśmy najpierw zdjęcie sylwetki, zaraz tuż po nim oko, po wymianie obiektywu. I zapisywaliśmy tutaj sekwencyjnie po kolei wszystkie, czyli tak szeregowo, numery gołębi, które tutaj wykonywaliśmy. I dzięki temu, jeżeli tutaj za chwilkę nam się pojawi na ekranie ten zestaw gołębi, który mamy, to musimy wiedzieć, że gołębie, oko to jest do tego numeru kolejny i tak są, idą po kolei, to są tak jakby oddzielone. I proszę mi wierzyć, tych gołębi to tutaj u kolegi Andrzeja zrobiliśmy 20 kilka, to prawie 30. To nie jest duża taka aż ilość, natomiast zdarzało się, że i 150, 200 się nawet niekiedy dziennie robiło i też idzie to spokojnie, jeżeli tak się dokładnie wszystko poprawnie zapisuje. I po wymianie obiektywu, tak jak mówię, sylwetka, oko i z tymi numerami, kiedy jest to wszystko skorelowane, to jest bardzo wtedy wygodnie. Za chwilkę będziemy te gołębie, kiedy zgramy, będziemy je tutaj dzielić po prostu w te poszczególne katalogi. I co ważne tutaj przy takich czynnościach związanych tutaj z archiwizowaniem tych gołębi, z różnego rodzaju obrabianiem, i ważne jest, żeby prawidłowo opisywać te numery gołębi. Tutaj my tą, że tak powiem, systematykę, którą przyjęliśmy do naszego tutaj nazywania, tą taką jako ten wzór, my to robimy, że jeżeli chodzi o polskie gołębie, to o poszczególne od siebie grupy znaków, czyli na przykład PL, jak jest na obrączce, oddzielamy myślnikiem, nie takim dolnym podkreślonym, tylko normalnym myślnikiem, nie zostawiamy żadnych spacji. I kiedy mamy numer gołębia zachowany, to na końcu samym staramy się po myślniku, kolejnym myślniku, już kiedy numer mamy cały, tak jak na przykład tutaj zobaczmy PL074101013915 i mam znak tutaj płci. Tu można oznaczać to albo zerem, albo jedynką, tylko z tym, że przy numerze to się może mylić, natomiast na końcu samym ja odróżniam płeć napisami z angielskiego, zaczerpniętymi słowami, kiedy jest kok, samiec, kogut. Tak to się tłumaczy, to C oznacza samca, a H, hen, kura, samice oznacza. I tak jest to wygodnie i wtedy jednoznacznie wiem, że jeżeli numer gołębia, który mam zapisany, zakończony jest literą H, jest to samica, jeżeli jest literą C, to jest samcem. Natomiast jeżeli żadnego gołębia, żadna litera na końcu nie występuje, co się na przykład dotyczy na przykład gołębi młodych, wtedy mamy coś takiego, że
nie mamy potrzeby, no, nie jesteśmy w stanie płci określić, czyli nic nie mamy, czyli wiemy, że mamy płeć nieoznaczoną. Tutaj za chwilkę się zakończy, tutaj widzę, patrzę, zostało 15 sekund. No, zaraz zobaczymy te zdjęcia, które dzisiaj zrobiliśmy. One dosłownie jest teraz 10. No, będziemy za chwilkę mieli. I będziemy te gołębie tutaj wszystkie teraz dzielić, grupować. Do grupowania, o już proszę, się przegrało wszystko. Tego tak może dobrze nie widać, ale tutaj mam, o, tak wyglądają te zdjęcia w poszczególnych katalogach. O, tutaj może kolega zbliż troszeczkę może nam tutaj, o, zobaczmy, ja tutaj jeszcze powiększę te bardzo duże ikony, o, zobaczmy. Te ikony, które mamy związane, te zdjęcia, tylko tak jakbyś nam, o, tutaj skierował, zobaczmy, tak wygląda nasze pliki zapisane i czy jak widzimy, czyli jak zaczynaliśmy robić zdjęcia, tu mam od jedynki zaczęte, proszę bardzo, ten gołąb pierwszy, on będzie miał numer PL074124012, samiec, czyli będzie C, to ja po prostu robię coś takiego, że o, tutaj zakładam katalog, wszystko małymi literami piszę, tak mi jest wygodnie, po prostu PL074-12-4012- i to był tutaj, jak patrzę, samiec C i tego gołębia po prostu, kiedy tutaj zaznaczę, o, proszę, wycinam, Ctrl X, wklej i proszę zobaczyć, ten gołąb mi stąd zniknął, a pojawił się w tym katalogu. I teraz kolejny folder robię i to będzie drugi, to był PL-0193-15-10-945-H, bo to jest samiczka i te gołębie po kolei widzimy te zdjęcia sylwetki i te oczy po kolei, tak jak idą, numery tu się zgadzają, tu jest, tak jak widzimy, X, o, Ctrl X, wklejam i mam. I tak sobie muszę te wszystkie 30 około tych gołębi, które u kolegi Andrzeja zrobiłem, właśnie w ten sposób podzielić. O, tutaj oka nie mamy, bo przeszedł do następnego katalogu, ale proszę, ja teraz z tego katalogu kolejnego, o, tutaj kontrol, o, tak może zrobię inaczej, żeby nam się pomyliło, tak jak właśnie następuje, że, bo w jednym katalogu się mieści 10 tysięcy zdjęć, jeżeli tą ilość się przekroczy, to się katalog kolejny, to akurat w tych aparatach Canon, który używam, tak robi, no to zrobimy kolejnego gołębia PL-074-12-4098-H, czyli samiczka, biorę z tego katalogu tego, o, tego sylwetkę, zdjęcie i z kolejnego katalogu, który mam, teraz wezmę wszystkie, Ctrl A, Ctrl X, czyli zaznaczyłem wszystkie, kopiuję, o, tu przechodzę, proszę bardzo, te gołębie mam, i czyli te dwa brakujące jeszcze to biorę i zdjęcie oka, o, i mamy drugiego gołębia, Ctrl X, do tego 4098, do tego, o, dogrywam i mamy, widzimy i oko, i kolejne zdjęcia sylwetki. I tak wszystkie gołębie sobie muszę po prostu w ten sposób podzielić. Ja specjalnie powiększyłem, żeby było widać na ekranie komputera, natomiast normalnie robię to na troszeczkę mniejszym, wtedy wszystkie katalogi mieszczą mi się na tym jednym ekranie. Także tu widzimy, kolegę poproszę, żeby teraz wyłączył kamerę, przestań palić, bo tutaj mam asystenta, który jest ogarnięty, widzę, nałogiem zgubnym palenia. Na razie dziękuję, a za chwilę, jak już podzielimy wszystkie, pokażę, jak będziemy je i za pomocą którego programu obrabiać. O! Według tego, co pokazywałem ostatnio, według tych zapisków, które tu mieliśmy, podzieliliśmy już gołębie. No jak się okazało, my tam liczyliśmy z kolegą Andrzejem, no nie wiem jak, że będzie 20 parę do 30, ale się okazało, że jest 35 gołębi. Zobaczmy katalogi, które zostały stworzone, one właśnie w ten sposób wyglądają, tak jak tu mamy. No, sobie powiększymy, ja kolegom pokażę od razu. O, tak, widzimy, o, są tutaj takie duże. Każdy katalog ma numer taki, jaki odpowiada tutaj gołębiowi. I tak jak mówiłem, na końcu jest litera C, wtedy jest samiec i H, samica. A teraz, kiedy już mamy coś takiego dokonane, ja tutaj chcę pokazać, jak po prostu przygotowujemy poszczególne gołębie do tego, ażeby wybrać to najładniejsze zdjęcie, które zdjęcie gołębia i oka, sylwetki jego i oka, żeby je wstawić. Kiedy mamy już takie zdjęcia wykonane, podzielone, możemy sobie teraz zrobić najważniejszą rzecz jeszcze. Przede wszystkim, gdybyśmy przykładowo jakiś błąd popełnili, za dużo usunęli na przykład, to żebyśmy nam mieli możliwość poprawić. Ja zawsze tak robię, że wykonuję dwie kopie. Ja sobie po prostu robię tak, jeżeli te gołębie już zgrałem, podzieliłem w katalog, dokonuję, że zaznaczam wszystkie, kopiuję je w pamiętnik. I tutaj to były moje źródła, tu nazywam na przykład katalog źródła i napiszę katalog zrobione, gołębie zrobione. I teraz nim przejdę do kolejnej pracy, najpierw sobie, o, teraz zrobię, wklejam to, co było. Ona mi się tworzy kopia, to widzimy na komputerze, kiedy tu już mamy, ten transfer jest dużo szybszy niż z tej kasetki, którą zgrywaliśmy. Czekamy chwilkę, za chwilę powstaje nam tak jakby duplikat tych wszystkich plików i wszystkie prace wykonujemy już na, o, tu już mamy ten gołębie, o, wstawione, w katalogu zrobione, wszystkie, jakie tylko robiliśmy. Tutaj jeszcze specjalnie weźmy duże ikony, o, tu, o, proszę, one tak wyglądają.
Kiedy mamy gołębie w takich katalogach, wchodzimy i rozpoczynamy ich, że tak powiem, obróbkę, preparowanie. Tutaj mamy, kiedy do katalogu wchodzimy, proszę, on sortuje oczywiście numerami, mamy pierwszego gołębia, widzimy tutaj całą sylwetkę. Ja mam tak zrobione, że wszystkie te prace wykonuję za pomocą programu, on się nazywa Irfan View. Irfan View to jest program darmowy, na internecie go można ściągnąć. I tutaj obserwuję sobie sylwetkę. Domyślnie ustawiłem go, że w momencie, kiedy mam plik graficzny w postaci takiego pliku JPG, domyślnie otwiera go tym programem. Ten program się z internetu ściąga, on jest bardzo mały, krótki, funkcjonalny i on posiada te wszystkie podstawowe rzeczy, które potrzebujemy. No ja sobie w ten sposób robię, kiedy takiego gołębia tu o, sobie widzę sylwetkę, która mi najbardziej się wydaje najładniejsza, o ta na przykład, to sobie zaznaczam pole, które mnie interesuje, całe gołębie, po prostu redukuję tutaj, że wycinam gołębia niejako po obrysie, żeby nie było nic przycięte. I tutaj klawiszami, ja tu już pamiętam klawisze skrótu, natomiast tutaj, kiedy chcemy coś zrobić, tutaj mamy w obrazie, w edycji, możemy sobie zrobić, co się nazywa tak zwane kadruj, przytnij zaznaczone. Mogę tu kliknąć, ale też mogę zrobić, że użyję klawisz skrótu Ctrl Y, tak jak tutaj jest opisane. No, zobaczmy. O, przycieśniliśmy. Teraz, kiedy mam takiego gołębia zrobione, on na internecie będzie miał jakąś tam dużą rozdzielczość. Ja sobie po prostu robię specjalnie, żeby te pliki nie były wielkie. Robię Ctrl R, to jest resize. Zobaczmy, z 2600-700 pikseli robię 800 pikseli, bo to jest tyle, co wyświetlam. Wtedy używam klawiszu Shift-U. Shift-U to po prostu przy edycji robi tak zwane automatycznie dopasuj kolory. On mi go, zobaczmy, o, poprawił trochę. Wtedy używam klawiszu Shift-S, wyostrzam, Ctrl-S i zapisuję w tym katalogu. I zdjęcie, które nazywam w ten sposób, piszę GoLab, OK, OK. Skrótki OK, że wtedy wiem, że to jest poprawne. To jest gołębia, wybrałem, teraz wybieram oko, patrzę, które jest oto, da takie największą ostrość, ma najładniejsze, tak samo zaznaczam i podobnie robię Ctrl Y, Ctrl R, tu zaznaczam 800 pikseli, Shift U, wyostrzam to i robię oko, ok. Teraz, kiedy mam to zrobione, te pliki niepotrzebne, z których korzystałem wzorcowe, wykasowuję i w takim katalogu, jak mam gołębia, zostaje mi po prostu zdjęcie gołębia i zdjęcie oka sylwetki i oka tego gołębia. To jest o tyle właśnie korzystne, że raz, że w takim katalogu mamy mało tych plików, one mają małą wagę, bo zobaczmy, takie zdjęcie wzorcowe tutaj mamy opisane, ono ma 800x737 pikseli akurat to i ma rozmiar, tak jak tutaj nam pokazuje, 113 kB. A pokażę też takie wzorcowe zdjęcie w tym katalogu źródłowym, proszę bardzo, ten sam, to pojedynczy ma 3,38 MB. Z czym to się wiąże? To jest ponad 30 razy więcej. To się wiąże z tym, właśnie tyle razy będzie dłużej nam trwał transfer tego pliku do komputera tam na serwerze, na stronę internetową. A zdjęcie, zobaczmy, na ekranie komputera ono wygląda w ten sposób, to źródłowe, a zdjęcie obrobione wygląda w ten sposób, praktycznie tak samo. My optycznie nie widzimy tej różnicy, gdyż tutaj na ekranie nam wyświetla tylko 72 dpi, to jest dot per inch, punktów na cal, taki skrót. I to jest po prostu to, co tak jak obserwujemy wszystkie pliki graficzne, czy to będzie zdjęcie gołębia, czy jakiegoś innego tam, inne zdjęcie, którym dysponujemy. W momencie, kiedy mamy takie zdjęcia zredukowane, tak jak tutaj zrobiłem do tych 800 szerokości 800 pikseli, mamy bardzo łatwą możliwość go szybko wysłać i wtedy możemy mieć internet jakby powiedzieć, o mniejszym transferze, bo nie zawsze mamy szybki transfer na tym internecie, a bardzo szybko te pliki będą wchodzić i też co się z tym wiąże, będą później szybko wyświetlane. Tylko my musimy na początku samodzielnie sami dokonać jakiejś pewnej redukcji. Aczkolwiek program, który mamy, nasze hodowle, system, on ma mechanizm, że on do wyświetlenia nie dopuści żadnego ogromnego pliku, tylko on sam po prostu po pobraniu go zredukuje. Natomiast proszę się z tym tylko liczyć, że to wy wysyłacie, czyli ten źródłowy, jeżeli będzie wysłany z takiej dużą rozdzielczością, z dużą tą wagą, no to będzie to dłużej trwało i niekiedy może się zdarzyć, nam się wydaje, że komputer nie działa, działa, tylko po prostu jeżeli trwa transfer, a mamy duży plik, on będzie po prostu spowolniony. O, ja jeszcze jeden plik pokażę, jak to robimy, wchodzimy do drugiego katalogu, proszę. Tu oglądam gołębia, w programie tym, który mamy Irfan View, przejście do kolejnych zdjęć odbywa poprzez kliknięciu spacji, o, i sobie takie najładniejsze zdjęcie, kiedy on ma sylwetkę taką według mnie optymalną. Ładnie wygląda, tego biorę. To jest ładne zdjęcie też, ale tu wcześniej było też takie bardzo ładne. O, to zdjęcie też jest ładne. O, i to zdjęcie sobie przykładowo wytnę, przepraszam. Tak, zaznaczyłem myszką, kursorem, Ctrl Y, robię Ctrl R, 800 pikseli najpierw mu zrobię i teraz Shift U, kiedy wcisnę, o, widzimy, mi trochę rozjaśniło, wyostrzyło te kolory i te wszystkie czynności. Nazywam go ten plik podobnie. GoLab, podkreśnik dolny, ja sobie robię OK. No i mam tego zdjęcie sylwetki. Słyszymy tam kolegę za plecami, znajomy dźwięk, jak ktoś się zna. No, kamerzystę mamy takiego, jakiego mamy, no niestety.
Ctrl Y, wycinamy, zaznaczyliśmy też 800 pikseli. I co jest ważne, jeżeli najpierw dokonamy redukcji, to kolejna czynność po tym, co będziemy Shift U, autodopasowanie kolorów robić, w momencie, kiedy zredukowaliśmy tą ilość pikseli, które mamy do dyspozycji, automatycznie szybciej ta funkcja będzie działała, gdyż gdybyśmy to robili na tych 2500 pikselach, no to ten plik ma ciągle tą wielką wagę, tak jak powiedziałem, 30 razy więcej prawie, to będzie dłużej to trwało. Natomiast teraz, kiedy sobie zrobimy Shift U, proszę, on mi tam wyostrzyło, o tak, i robię oko, ok. Tu mam te pliki, które mam stworzone tu i tu, to są na końcu. Zaznaczam sobie, proszę bardzo, i te niepotrzebne zdjęcia usuwam. I nie mam, i w katalogu mam tylko golab oko. Tu oczywiście później jeszcze dojdzie plik rodowodu, który wygeneruję sobie z programu, też pokażę, jak to robić. A i wtedy wiemy jednoznacznie, że z danym gołębiem w każdym katalogu, kiedy mamy takie coś, mamy numer gołębia tutaj. Ja tu teraz może przejdę już na listę. O tak, lista gołębi, o proszę, mamy numery gołębi odpowiadające katalogi im i zawsze w takim katalogu mamy tylko zdjęcie gołębia i oko. I wtedy mamy porządek. I tak możemy sobie zawsze, rodowód będziemy mieli jako rod i tam numer gołębia, czy tam rod, ok, no to już zależy po prostu, jaką ktoś sobie przyjdzie systematyczność. Ważne jest, żeby tylko prawidłowo, jednoznacznie nazywać te pliki numerami gołębi, gdyż wtedy to nam umożliwia jednoznaczną identyfikację gołębia, którego nam chodzi, zwłaszcza gdy co roku wiemy, że mamy podobne numery obrączek w ramach poszczególnego oddziału. I to może trochę mylić. O. I tak byśmy, tak ja muszę teraz wszystkie gołębie obrobić. To czy podzielenie, obrobienie tych gołębi, to widzieliście koledzy, nie trwa to długo. To podejrzewam, zajdzie mi na tym około godziny, półtorej wszystko. Czyli będziemy mieli te 35 zdjęć, które robiliśmy u kolegi Andrzeja, 35 gołębi. Tam jeszcze rozmawialiśmy dużo, to nam to zeszło półtorej do dwóch godzin. Wykonanie tego też drugie półtorej godziny, czyli powiedzmy około 3 godzin wyjdzie nam tu. Plus jeszcze wstawienie na internet, czyli te... Razem na te 35 gołębi łącznie powinno nam zejść około tych powiedzmy 5-6 godzin. O, ale będziemy mieli za to zrobioną od razu i stronę internetową w ramach tego systemu nasze hodowle, wpisane wszystkie gołębie, te, które tutaj akurat u kolegi Andrzeja Wolędziaka mieliśmy w rozpłodzie. A jutro jeszcze będziemy pokazywać, pojedziemy do kolegi Andrzeja, kiedy już te zdjęcia będziemy widzieli, sobie z Andrzejem siądziemy wspólnie. I Andrzej wyciągnie swoje zeszyty, też pokaże, jak to robić i będziemy te gołębie poszczególne po prostu opisywać. I czyli jakie miały, czy konkursy, czy po czym są, no po prostu rodziców, no wszystkie te czynności związane z uzupełnieniem tej dokumentacji, którą będziemy mieli na internecie. No, jesteśmy teraz na etapie, że podzieliliśmy te gołębie, tak jak wtedy pokazywaliśmy. Mamy strukturę katalogów, każdy katalog jest numerem gołębia. W każdym jednym katalogu mamy takie same dane, czy to w pierwszym, ostatnim, bo widzimy gołębia i jego oko. Teraz będziemy te gołębie wprowadzać na stronę internetową do programu, do systemu Nasze Hodowle. Ten system działa w ten sposób, że ja tutaj dla kolegi Andrzeja Wolędziaka stworzyłem konto. Konto to jest to, które on ma na giełdzie, jego dane do logowania, które na giełdzie posiada, umożliwiają wejście do tego systemu. Oczywiście ja mu to zaktywowałem i teraz mamy normalnie możliwości dodawania poszczególnych gołębi. Na tym oknie tego nie będzie dobrze widać, ale ja będę to później pokazywał dokładnie, już tylko tutaj chodzi o cel pokazowy. Zobaczmy, mamy tutaj klawisz dodaj gołębia, piszemy numer gołębia, no gołębia tutaj mamy ten numer, czyli to będzie ten PL, myślnik 055, myślnik 08, myślnik 1084, jest to płeć tutaj C, czyli tu wybieramy samiec, samiec jest ustawiony domyślnie. Numeru ojca teraz nie znamy. Wsadzimy sobie, to jest gołąb, tutaj widzimy go, to jest czarny, można powiedzieć ciemny, zrobimy mu ciemny kolor do wyboru. Mamy tutaj opis podstawowy i napiszemy sobie oryginał. I teraz nie pamiętam, muszę się posiłkować tą karteczką. Oryginał 055, zobaczmy. No ja to był Andrzej Wolędziak, napiszemy, później to możemy wszystko zmienić. Będziemy sobie tutaj później to wszystko modyfikować. Ale mamy już takiego gołębia, a tutaj nam błąd wykazał. Andrzej przez RZ się pisze i po kolei, o tak, Andrzej Wolędziak, numer ojca, tam nie mamy. I teraz, kiedy mamy tego gołębia i mamy jego zdjęcie, tutaj dodajemy mu gołębia i oko. Klikamy tutaj, do tego katalogu, gdzie mieliśmy zgromadzone te dane, tutaj Wolędziak, gołębie zrobione i pierwszy gołąb, proszę, gołębia dodajemy, wybieramy drugi plik oko i robimy klawisz dodaj. I gołębia już mamy dodane. Teraz, kiedy tutaj weźmiemy, klikniemy do gołębie, o, od razu on się nam tutaj pojawił i kiedy sobie na tego najedziemy, widzimy, że mamy tego gołębia jako gołębia z okiem. Możemy dołączyć rodowód, rodowodu chwilowo żadnego nie mamy, dlatego tutaj po kliknięciu nic nie będziemy mieli, ale tak będziemy kolejne gołębie dodawać. Chcemy kolejnego dodać, najpierw sobie dodamy wszystkie gołębie ze zdjęciami, tutaj sobie, o, patrzymy, widzimy listę całą, jak mamy to systematycznie zrobione, to będzie łatwo nam zrobić. Znowu PL 055, myślnik 09, myślnik 93-91, też jest samiec i też piszemy oryginał Andrzej Wolędziak. Jutro sobie z nim
to wszystko dokładnie poprawimy. Jeżeli będzie się nam powtarzało, to robimy Ctrl-C i później przy kolejnych będziemy łatwo wpisywać. Kolor tego gołębia, barwę widzimy, o, tu jest niebieski, także nam łatwo go tu będzie do wyboru niebieski. Płeć, samiec, przeglądaj, wchodzimy do kolejnego katalogu. Proszę, niebieski, tu robimy oko, dodaj. O, i teraz jesteśmy, już mamy drugiego gołębia, klikniemy tutaj znowu gołębie. I mamy 9391 tego gołębia tutaj. Kiedy sobie na nim klikniemy, możemy to zdjęcie już widzimy, mamy w programie. Teraz jeszcze pokażę, tak kolejne wszystkie gołębie będziemy rzucać, ale taki system, jeżeli mamy już wszystkie gołębie wpisane, to pokażemy też, jak to widzi hodowca, taki, który ogląda stronę. Wjedziemy sobie do nasz system, nasze golebie, przepraszam, nasze hodowle, hodowle.pl i tutaj, kiedy odszukujemy nazwisko Walędziak, proszę bardzo, Andrzej Walędziak, jak klikamy, tu mamy te dwa gołębie, które dodaliśmy. To jest cała lista, bardzo łatwo, to są dane kontaktowe. Tu uprościłem, bo to chcę szybko pokazać, jak to zrobić. Ale to na tym polega, kiedy wprowadzimy gołębie, wszystkie opiszemy ich je prawidłowo. Tutaj mamy możliwość zobaczyć całą listę gołębi. Tutaj jest jeszcze możliwość wyedytować w grupach je różnych. To będzie można później zrobić. Czyli jeżeli to mi zejdzie, to około, nie wiem, pół godziny, godzinę jeszcze, ale wstawię wszystkie gołębie, plus jeszcze te stare archiwalne gołębie, które kiedyś gołębie koledze Andrzejowi Walędziakowi robiłem zdjęcia wcześniej, one już ich nie ma, ale na pewno ma gołębie. Te, które tutaj mamy, to część się z tych wywodzi, ale one będzie można tak niejako, one tu też będą widoczne w systemie, tutaj dla kolegi Andrzeja, natomiast one będą występowały najprawdopodobniej w rodowodach tych gołębi, o których tutaj będziemy tutaj, za chwilę będziemy je tam z Andrzejem uzupełniać. Także widzimy w ten sposób, bardzo prosto to można zrobić i mamy w ten sposób całą dokumentację. Proszę, teraz jak ja tu kliknę, tak jak, o, wyświetla mi się gołąb, pod spodem wyświetla się jego oko i teraz gdybym miał kolejne jeszcze pliki załączników, czyli właśnie rodowód jakiś, czy jeżeli nie mam samemu tutaj stworzonego, czy też jakieś osiągnięcia w tego gołębia, jakieś listy konkursowe, to wszystko sobie tutaj możemy dodać. O, i tak to wygląda. Także na razie dziękuję i do zobaczenia w czasie kolejnej części, gdzie będziemy pokazywać inne możliwości tego systemu. Do zobaczenia, dobry lot.